Rafał nie czuje chemii. Za nami kolejny odcinek programu Rolnik szuka żony, który w 11 sezonie cieszy się dużą popularnością. Widzowie chętnie oglądają nowe odcinki i śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W 7 odcinku Wiktoria, Agata, Marcin, Rafał i Sebastian spędzili czas ze swoimi kandydatami. Były randki i poważne rozmowy, kandydatki Rafała, Dominika i Magdalena porozmawiały sobie szczerze o Rafale, nie szczędząc gorzkich słów Agacie, którą uznały za zbyt natarczywą. Rafał poprosił Magdę na rozmowę. Podziękował jej za udział w programie, mówiąc, że nie czuje chemii. Co u Agaty? Doszło do sensacji. Agata miała okazję porozmawiać z dwoma swoimi partnerami, Ireneuszem i Mirosławem, o potrawach, które przygotowali w programie. Zdecydowała się zaprosić Mirka na randkę, co bardzo go ucieszyło. Gdy spotkali się przy kawie, atmosfera była przyjemna, ale zarazem napięta. Podczas rozmowy Mirosław postanowił być szczery i wprost zapytał Agatę o jej uczucia. Dodał, że jej energia zaczyna go nieco przerażać, podczas rozmowy zapewniła go, że rozumie jego obawy i szanuje jego uczucia. Po powrocie do grupy Agata i Mirosław postanowili poinformować Ireneusza o decyzji Mirka. Wiktora i jej kandydaci, w nowym rozdziale historii Wiktorii z programu Rolnik szuka żony, dowiadujemy się, że zaprosiła na drugą randkę Adama. Ich spotkanie było pełne intymności i coraz lepszego poznawania się. Wiktoria powiedziała Adamowi, że coraz bardziej się do niego zbliża. Jednak nie tylko Adam stara się o serce Wiktorii. Szymon również bardzo o nią zabiega, co sprawia, że Wiktoria jest w prawdziwej kropce. W trakcie randki z Adamem, Wiktoria przyznała, że ma wyrzuty sumienia, ponieważ nie zaprosiła Szymona na spotkanie. Choć docenia starania obu mężczyzn, podjęła już decyzję, by skupić się na relacji z Adamem. Co słychać u Sebastiana? Sebastian również przeżywał ekscytujące chwile w programie Rolnik szuka żony. Postanowił zaprosić Kasię na randkę i zorganizował dla nich piknik nad wodą. To był piękny dzień, a atmosfera sprzyjała intymnym rozmowom. Podczas spotkania ponownie zaczęli rozmawiać o wspólnym zamieszkaniu. Z rozmów wywnioskowała, że to właśnie ona jest tą, którą Sebastian wybiera na swoją partnerkę, co dodało jej pewności siebie. Po powrocie z pikniku, Sebastian i Kasia postanowili powiadomić Patrycję o swojej decyzji o kontynuowaniu projektu we dwójkę. Patrycja, słysząc to, zareagowała z uśmiechem, mówiąc, że jest spokojna, bo jej walizki są już przygotowane. Co u Marcina? Marcin po randce z Magdą postanowił zaprosić na spotkanie Anię. Był bardzo ciekawy, jak potoczy się ich rozmowa i co nowego przyniesie to spotkanie. Marcin czuł, że między nimi może zaiskrzyć, ponieważ mieli wiele tematów do omówienia. Jednak podczas rozmowy Marcin zauważył, że Ania jest dość zdystansowana. Jej zachowanie sprawiało, że czuł się nieco zaniepokojony i niepewny, co do jej uczuć.
Mimo to, starał się otworzyć i poznać ją lepiej. Przyznał, że sam jeszcze nie wie, kogo powinien wybrać jako swoją partnerkę, co tylko podkreślało jego wewnętrzne rozterki. Marcin zdawał sobie sprawę, że musi podjąć decyzję, ale jednocześnie chciał dać szansę obu dziewczynom.